Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Kuba Elektronika. A w tym odcinku pokażę Wam jak ze starego monitora od komputera zrobiłem telewizor. Normalny, prawdziwy telewizor z telewizją naziemną dvb 2 Jak to zrobiłem? Miałem taki stary monitor SyncMaster bez głośników, bez HDMI, po prostu monitor do starego komputera. Jak to zrobiłam? Otóż tak, tuner ma tu wyjście HDMI. Yy, monitor ma tylko i wyłącznie VGA, nie ma HDMI. Dlatego tam z tyłu za szefeczkę jest wciśnięty, jest wciśnięty adapter z HDMI na VGA i później z tego adaptera idzie kabel bezpośrednio do monitora. Z tego powodu, że ten monitor nie ma głośników, więc nie mielibyśmy tutaj audio, to dołączyłem tutaj moje głośniki od komputera, które wcześniej kupiłem, teraz mi były nieprzydatne, więc je tu podłączyłem. Podpiąłem je pod wyjście audio tej przejściówki. Tu podłączyłem antenę, Podczas czasów z instalacji antenowych, którą nagrywałem trochę się zmieniło, ponieważ zamiast rozdzielacza na dwa mamy tu na trzy. Jest w tym momencie podłączony warsztat. Jest podłączona letni w Tam idzie sobie kabel i jest właśnie podłączony pod środkowe gniazdo ten telewizor. Idzie sobie kabel tędy, przez ścianę. Idzie tędy. Tu wychodzi. Idzie w korytku. Nie miałem gniazda antenowego, więc zrobiłem bez gniazda. Ale to znaczy inaczej nie ma. Idzie tu i wchodzi do tunera. Tego monitora nawet nie trzeba wyłączać, ponieważ ten monitor przechodzi w stanu śpienia po włączeniu tunera. No I co robimy? Wystarczy, że włączymy tuner. Nie włączył się. O, włącza się teraz. Wyłączył się. O, Boże. Mam problem z włączaniem tych kabletechów, bo one też się strasznie długo uruchamiają. W sumie nie wiem dlaczego tak. O, uruchomił się. No i proszę bardzo. Mamy telewizję naziemną. Na monitorze od komputera. Audio idzie z naszych głośników, obraz i dźwięk degotowany jest przez ten tuner, a obraz mamy na monitorze od kompa. Mamy tutaj wszystkie dostępne kanały, tak jak na zwykłym telewizorze z telewizji nadziemnej. Jedynka, dwójka, możemy sobie zmieniać kanały, proszę bardzo, wszystko o... Możemy sprawdzić nawet jaki jest sygnał. Sygnał dobry, nawet lepszy niż w letniówce, nie wiem dlaczego, to idzie z tego samego kabla, nie wiem. Ale to też jest słodowane z miną tego rozdzielacza. Ale tak to. To mamy normalnie telewizję. Ale pozwólcie, że wyłączam szybko, mi zaraz prawa autorskie i będzie problem. O, ale po wyłączaniu monitor przechodzi w stan śpienia oraz głośniki się wyłączają, ponieważ głośniki te są zasilane z USB, i głośniki zasilane są z portu USB w tunerze. To wejście USB jest przeznaczone do podłączania pendrive'a lub dysków zewnętrznych. Ja tu nie mam pendrive'a, więc po prostu wejście od pendrive'a USB w tunerze połączone głośniki. Dzięki temu, jak tuner wyłącza się, to wtedy tuner odcina zasilanie do głośników i głośniki się wyłączają, a monitor nie wykrywa sygnału i przechodzi w stan śpienia. Są nadal tylko dwie wtyczki porłączone Dekoder i monitor. To i tak to jest zrobione. No dobra, to by było na tyle. Tutaj, jak widzicie, to się znajduje w piwnicy dla pracowników. Trochę jest tu bałagan, na to nie patrzcie. Kiedyś nagram Wam tą piwnicę, ale najpierw będę musiał posprzątać. To obok szafy stoi na tych dwóch szafeczkach, więc dobra. A jeszcze jedna taka rzecz. Te głośniki mają tam taki potencjometr do regulacji głośności, ale niego wcisnąłem tam z tyłu, bo jest niepotrzebny po prostu, ponieważ tutaj głośność możemy legurować tunerem, więc głośniki są wzięte na maksa, a głośność regulujemy tunerem. Więc dobra, się ja będę z Wami żegnał. Do zobaczenia. Cześć!